Serdecznie Państwa witam dzisiaj na 53. części z serii Bóg zachowa swoich. I temat dzisiejszego odcinka jest taki, że zbawienie jest nieutracalne. Kto jest raz zbawiony, jest na zawsze zbawiony. Dlatego, że wszyscy chrześcijanie są synami Bożymi przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Nie tylko dziećmi Bożymi, ale przede wszystkim tutaj chodzi mi w tym odcinku o to rozróżnienie, że wszyscy przez uwierzenie Panu Jezusowi Chrystusowi chrześcijanie stają się synami Bożymi. I to nie jest tak ukryte w Biblii, bo jest wiele miejsc, w których możemy się dowiedzieć o tym. Pierwsze z nich to jest Galacjan. 3 rozdział, 26 werset. List do Galacjan, 3 rozdział, 26. Mamy tu tak napisane. Galacjan 3:26. Albowiem wszyscy jesteście synami Bożymi w Chrystusie Jezusie przez wiarę. Albowiem wszyscy jesteście synami Bożymi przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Czyli uwierzenie w Pana Jezusa Chrystusa zmienia grzesznika godnego potępienia w Syna Bożego. Jest to bardzo proste przesłanie, albowiem wszyscy jesteście synami Bożymi przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Także mówi o tym Rzymian, 8 rozdział, 19 werset. Rzymian 8, 19. Albowiem mniemam, że utrapienia teraźniejszego czasu nic nie znaczą w porównaniu z tą chwałą, która ma się objawić w nas, bo stworzenie z tęsknotą oczekuje objawienia synów Bożych, gdyż stworzenie marności jest poddane niedobrowolnie, ale z woli tego, który je poddał w nadziei, że i samo stworzenie będzie uwolnione z niewoli skażenia na wolność chwały synów Bożych. Czyli wyraźnie widzimy, stworzenie z tęsknotą oczekuje objawienia synów Bożych. I historycznie to będzie tak, że Pan Jezus Chrystus przyjdzie, zabierze do nieba chrześcijan i w tym czasie na ziemi będzie 7-letni ucisk. Na koniec tego 7-letniego ucisku chrześcijanie wraz z Panem Jezusem przyjdą na ziemię i będzie wtedy ustanowione nowe przymierze na ziemi. I to nowe przymierze na ziemi właśnie będzie momentem, kiedy to stworzenie z tęsknotą się doczeka objawienia synów Bożych. I kolejne miejsce to jest Łukasza 20:36, Ewangelia Łukasza, 20 rozdział, 36 werset. I tutaj mamy takie formułowanie. Ale ci, którzy są godni dostąpić onego wieku i powstać z martwych, ani się żenić, ani za mąż wychodzić nie będą, albowiem umierać więcej nie będą mogli, bo będą równi aniołom i będą synami Bożymi, gdyż są synami zmartwychwstania, a że umarli zmartwychwstaną i Mojżesz pokazał przy krzaku, gdy zowie Pana Bogiem Abrahama i Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba. Swoją drogą ten 36 werset jest rozstrzygający w takiej kwestii, czy aniołowie są synami Bożymi. Tutaj widać podwójne zanegowanie tego. Nie jest powiedziane, że będą aniołami, tylko będą równi aniołom, czyli aniołowie są równi synom Bożym w tym wersecie, ale nie są synami Bożymi, bo to by było bez sensu, że Grzesiek jest równy Grześkowi. No, nonsens kompletny. Druga rzecz. Będą synami Bożymi, gdyż są synami zmartwychwstania. Aniołowie nie zmartwychwstają, oni są nieśmiertelni. A tutaj jest powiedziane, że synowie Boży
dlatego są synami Bożymi, gdyż są synami zmartwychwstania. Więc jeśli ktoś nie jest, nie podlega śmierci i zmartwychwstaniu, synem Bożym być nie może według tego wersetu, tej wypowiedzi Pana Jezusa. Więc to rozstrzyga jednoznacznie. Kolejny fragment, skoro mamy Łukasza 20 rozdział, 36 werset, ci, którzy zostają uznani za godnych dostąpienia tamtego świata i zmartwychwstania, ani się nie żenią, ani za mąż nie wychodzą, gdyż już nie mogą umrzeć, są bowiem równi aniołom, a jako uczestnicy zmartwychwstania są synami Bożymi. No więc tutaj też mamy kolejny fragment, to jest Ewangelia Jana, 1 rozdział, 12 werset, który pokazuje, w jaki sposób człowiek staje się synem Bożym. Do swej własności przyszedł, a swoi go nie przyjęli, lecz tym, którzy go przyjęli, dał moc stać się synami Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego, którzy nie z krwi, ani z woli ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili. Więc wyraźnie widzimy, że synem Bożym staje się człowiek, który uwierzy Panu Jezusowi Chrystusowi. Pokazał to już fragment z Galacjan, pokazał to już kolejny fragment z Łukasza, bo wtedy, kiedy człowiek uwierzy Panu Jezusowi, staje się właśnie synem zmartwychwstania, a więc synem Bożym. A tutaj Ewangelia Jana, 1 rozdział, 12 werset mówi tym, że którzy go przyjęli, dał prawo stać się synami Bożymi, tym, którzy wierzą imię Jego, którzy oprócz narodzin według ciała również narodzili się z Boga. I kolejne miejsce to jest drugi Piotra, który co prawda nie wymienia terminu Syn Boży. Drugi list Piotra. Czwarty werset. Ponieważ nam Boża moc Jego wszystko, co do życia i pobożności należy, darowała przez poznanie tego, który nas powołał przez chwałę i cnotę, przez które nam darował największe i drogie obietnice, abyście się przez nie stali uczestnikami boskiej natury, uniknąwszy skażenia i tak dalej. Czyli jednoznacznie widzimy, że darowane nam zostały drogie i największe obietnice, abyście przez nie stali się uczestnikami boskiej natury. Synowie Boży są uczestnikami boskiej natury. Upadłe anioły nie są uczestnikami boskiej natury. Taka jest różnica między synami Bożymi, czyli ludźmi, którzy uwierzyli w Pana Jezusa, narodzili się na nowo, a tymi, którzy nie są synami Bożymi. Wśród ludu Bożego panuje bardzo wyraźne uczucie, że dzień łaski zbliża się do końca. Możemy to w wielu rozmowach zauważyć. Możemy powiedzieć słowami proroka, dzień przemija, bo cienie wieczoru się już rozciągają. Chrześcijanin może dodać słowa apostoła, noc się skończyła, dzień jest bliski. Nawet ludzie na całym świecie mają niejasne, nieprzyjemne wrażenie, że zbliża się jakiś wielki kryzys, wielkie przesilenie. Oczywiście ludzie tego świata nie wiedzą, jaką formę ten kryzys, to przesilenie przybierze, jak się z nią zmierzyć. Chrześcijanie jednak z Biblią w ręku, Chrystusem w sercu i Duchem Świętym jako przewodnikiem nie są pozostawieni w ciemności. Wiedzą, że Chrystus nadchodzi i że Jego przyjście jest bardzo bliskie. W pewnym stopniu zdajemy sobie sprawę z głębokiej potrzeby tego smutnego świata i wiemy, że wszelkie wysiłki ludzi, aby zaspokoić tę potrzebę, pójdą zupełnie na marne. Królowie i dyktatorzy, parlamenty i komitety mogą przez pewien czas i w pewnej ograniczonej mierze ulżyć lokalnym cierpieniom, ale nie mogą usunąć powszechnej nędzy świata w stanie grzechu. To jest niemożliwe. W stanie grzechu i śmierci jest ten świat. Ani konferencje, ani jakieś ligi, ani zjazdy, ani traktaty, ani pakty nie położą kresu smutkom Żydów, złym rządom pogan, ani zepsuciu chrześcijaństwa. Jest tylko jeden, jedyny, jeden
Pan Jezus Chrystus, tylko jeden, który może uporać się z całym złem, zakończyć smutki ziemi, uciszyć jęk stworzenia, o czym czytaliśmy przed chwilą, zachować chwałę Boga i przynieść ludzkości powszechne błogosławieństwo. Urzeczywistnione czy nie wielką potrzebą Żyda, poganina i Kościoła, czyli zgromadzenia, jest przyjście Chrystusa. I możemy powiedzieć, zawsze takie słowa się wyrywają z serc chrześcijan: Panie, Panie, Twe piękne stworzenie wzdycha. Powietrze, ziemia, morze w zgodzie ze wszystkimi naszymi sercami i woła głośno do Ciebie. Stan wyznającego ludu Bożego w tych ostatnich końcowych chwilach może poruszyć nasze serca i upokorzyć nas w poniżeniu. Jest to zapowiedziane w stanie, jaki istniał wśród ludu Bożego w końcowych dniach historii Starego Testamentu, ponieważ historia w dziwny sposób zatacza koło, powtarza się. W tym czasie Izrael całkowicie się załamał. Mała resztka, która wróciła z niewoli, całkowicie zawiodła, ale pośród całego panującego zepsucia było kilka pobożnych dusz, które bały się Pana, myślały o Jego imieniu i często rozmawiały ze sobą. Jedna rzecz wyróżniała ich ponad wszystko. Oczekiwali przyjścia Pana Jezusa Chrystusa. Oczekiwali przyjścia Chrystusa. Czytamy o tym m.in. w początkach Ewangelii Łukasza, ile osób tam czekało Chrystusa. Nie szukali poprawy na świecie, nie myśleli o próbie naprawienia sytuacji w Izraelu, nie pretendowali do tego, by być kimkolwiek sami z siebie, ale szukali Syna Sprawiedliwości, który zmartwychwstanie z uzdrowieniem na Jego skrzydłach. Ich jedyną nadzieją było przyjście Chrystusa. Między nimi wszystko było słabe, wszystko było słabością. Za nimi wszystko było klęską, wszystko było porażką. Wokół nich wszystko było zepsute i wszystkim, co dookoła ich otaczało, było zepsucie. Ale przed nimi rozciągała się chwała, która miała być wprowadzona przez przyjście Chrystusa. Ich pozycja na bardzo wiele sposobów przedstawia pozycję dzisiejszego ludu Bożego. Żyd ukrzyżował swojego Mesjasza i został rozproszony po całym świecie. Goj tak całkowicie załamał się w próbach rządzenia światem, że cywilizacja wydaje się być na skraju zagubienia się w nawałnicy żądzy i przemocy. Zgromadzenie, Kościół całkowicie zawiódł w swej odpowiedzialności jako świadek Chrystusa, a ci, którzy pośród ruiny starali się, mieli staranie, aby odpowiedzieć zamysłowi Bożemu, starali się odpowiedzieć zamysłowi Bożemu, całkowicie polegli, całkowicie się załamali. Porażka po stronie człowieka jest absolutna i nieodwracalna, ale nasza jedyna nadzieja pozostaje: Chrystus nadchodzi. Chrystus przychodzi, Chrystus nadchodzi. I pomimo wszystkich niepowodzeń za nami i wokół nas, chwała jest przed nami. Chrystus nadchodzi, Chrystus przychodzi. Jeśli więc przyjście Chrystusa jest wielką nadzieją, jaka jest przed nami, dla naszej szczególnej zachęty i pocieszenia w dniu ruiny, upadku, dobrze zrobimy, sprawdzając, czytając, badając Pismo Święte, a nie na próżno, nie na pusto, próbując ustalić jakąś datę przyjścia, czy oddawanie się cielesnej miłości do wpatrywania się w przyszłość, ale lepiej zrobimy, jeśli z pragnieniem, aby nasze uczucia obudziły się w kierunku Chrystusa, w kierunku tego, który nadchodzi. Chrystus nadchodzi. Oczekujmy Syna Bożego z niebios, tego jedynego, oryginalnego
Syna Bożego, Pana Jezusa Chrystusa. Najpierw zwróćmy się w takim razie do Pisma Świętego, które ustala wielkie fakty, że Pan Jezus przychodzi królować chwale, a gdy przyjdzie, Jego święci przyjdą z Nim. To jest kluczowy punkt. Święci przyjdą z Chrystusem. Następnie możemy spojrzeć na Pismo Święte, które mówi nam, jak święci zostaną przyprowadzeni do Chrystusa, aby byli z Nim przed tym, gdy On przyjdzie z nimi na ziemię. I wracając do ostatniego listu w Nowym Testamencie, jakim jest list Judy, widzimy, że Juda przenosi nas z powrotem do pierwszej księgi w Biblii, aby dowiedzieć się, że w mniej niż 700 lat po stworzeniu człowieka świat popadł w odstępstwo. W czasach Henocha świat zbliżał się do wielkiego kryzysu potopu. Nie było nadziei na odzyskanie odstępczego świata, ale ze względu na nadchodzący sąd mamy pierwsze wielkie proroctwo o przyjściu Chrystusa. Henoch mówi, oto Pan przychodzi z 10 tysiącami swoich świętych. Oto Pan przychodzi z 10 tysiącami swoich świętych. To jest list Judy. Werset 14. A prorokował też o nich Enoch 7 od Adama, mówiąc, oto przychodzi albo przyszedł Pan z 1000 świętych swoich. Jest to zatem fakt. Oto Pan przychodzi z 10 tysiącami swoich świętych, albo oto Pan przychodzi z 1000 swoich świętych. Jest to bardzo ważne słowo. Świat przechodzi na sąd, ale święci są uratowani, zachowani, aby przyszli z Chrystusem w chwale. Przechodząc do proroka Zachariasza, który prorokował w dniu ruiny Izraela, pod koniec historii Starego Testamentu stwierdzamy, że nie ma on nadziei na odzyskanie narodu, ale w obliczu kolejnego wielkiego kryzysu ponownie jest przedstawiana świętym nadzieja na przyjście Chrystusa. I to też jest ważne. I Zachariasza, 14 rozdział, 5 werset. Zachariasza, 14 rozdział, werset 5. Mówi następujące słowa. Zachariasza 14:5. Wtedy będziecie uciekać do tej doliny między moimi górami, gdyż ta dolina będzie sięgała aż do Azel, a będziecie uciekać tak, jak uciekaliście między przed trzęsieniem ziemi w czasach Uzjasza, króla judzkiego. Potem przyjdzie Pan, mój Bóg, a z Nim wszyscy święci. Mamy wyraźnie to potwierdzone. Pan, mój Bóg, przyjdzie, a wszyscy święci z Tobą. Zachariasza, 14 rozdział, 5 werset. Warto zapamiętać, bo to jest również potwierdzenie tego, że Jezus Chrystus jest jedynym prawdziwym Bogiem, poza którym nie ma Boga. Ten werset warto znać z tego powodu choćby. Znowu świat przychodzi na sąd, ale święci są zachowani, aby przyszli wraz z Chrystusem. Czy teraz możemy posłuchać świadectwa apostoła Jana? Proponuję tak, żebyśmy zobaczyli do objawienia 19 rozdział, 11 werset. Objawienie Jana 19, 11. I widziałem niebo otwarte i oto koń biały, a ten, który siedział na nim, nazywa się wierny i prawdziwy i w sprawiedliwości sądzi i walczy, a oczy jego
jako płomień ognia i na głowie jego wiele koron i miał imię napisane, którego nikt nie znał, tylko on sam. I przyodziany był w szatę zmoczoną we krwi i imię jego Słowo Boże. I wojska niebiańskie szły za nim na koniach białych, obleczone w bisior biały i czysty. I z ust jego wychodzi miecz ostry, aby nim bił narody. I on pasie je laską żelazną i on tłoczy kadź wina zapalczywości i gniewu Boga Wszechmogącego. I ma na szacie i na biodrach swoich imię napisane Król Królów, Pan Panów i Pan Panów. Zatem jednoznacznie widzimy, że jego prorocze wypowiedzi zamykają świadectwo Nowego Testamentu. Jan mówi w perspektywie kolejnego wielkiego kryzysu w historii świata, całkowitego załamania się narodów i chrześcijaństwa. Tak jak w dniach Henocha, przed zamknięciem Starego Świata i jak w dniach Zachariasza, przed zamknięciem Starego Testamentu, tak w dniach, które zamkną bieg tego obecnego świata, dowiadujemy się, że nie ma nadziei poza przyjściem Chrystusa. Nie ma nadziei jak tylko w przyjściu Chrystusa. I gdy niebo się otworzy i Król Królów wyjdzie, wojska niebios pójdą za nim. W ten sposób ponownie dowiadujemy się, że obecny świat idzie na sąd, ale święci są zachowani, aby przyszli wraz z Chrystusem. Każdemu podległemu Słowu Bożemu te pisma wraz z wieloma innymi, które można by przytoczyć, definitywnie dowodzą, że Pan Jezus przychodzi na ziemię po raz drugi w mocy i chwale, a gdy przyjdzie, Jego święci przyjdą razem z Nim. Widząc jednak, że od początku historii do dnia dzisiejszego przeminęły pokolenia świętych, a ich ciała zostały złożone w grobie i że w chwili obecnej na ziemi żyją miliony wierzących, podczas gdy Chrystus jest w niebie, naturalnie pojawia się pytanie, w jaki sposób święci dołączą do Chrystusa, aby przyjść z Nim? To ważne pytanie zostało postawione bardzo wcześnie w historii zgromadzenia, w historii Kościoła, abyśmy mogli uzyskać natchnioną odpowiedź za pośrednictwem apostoła Pawła. Jego pierwszy list do Sołuńczyków, też znany jako list do Tesaloniczan. Sołuń to jest nazwa Tesaloniki po polsku, po słowiańsku Sołuń. Jego pierwszy list do Sołuńczyków został napisany, aby dać nam odpowiedź. W pierwszym rozdziale tego listu dowiadujemy się, że ci święci z Sołunia odwrócili się od bożków do Boga, aby służyć Bogu żywemu i prawdziwemu i czekali na Jego Syna z nieba, Jezusa, który wybawił nas od gniewu, który zachowa nas przed nadchodzącym gniewem Bożym. Kiedy Chrystus pojawi się po raz drugi, nastąpi gniew lub sąd nad narodami, które go odrzuciły, ale z całkowitym wyzwoleniem dla ludu Bożego, dla Jego ludu, który cierpiał prześladowania ze względu na Jego imię. Chrześcijanie są cały czas od początku, od momentu wniebowzięcia Pana Jezusa do dziś są cały czas prześladowani. Nie ma dnia, żeby jakiś chrześcijanin nie cierpiał z powodu tego, że uwierzył w Pana Jezusa. Ci święci w Tesalonice, w Sołuniu, zostali podtrzymani pośród swoich prześladowań przez słuszne wyczekiwanie na chwalebną odpowiedź na wszystkie ich cierpienia przy pojawieniu się Chrystusa, kiedy będą uczestniczyć razem z Nim w chwałach Królestwa, gdy na ziemi zostanie ustanowione nowe przymierze z Izraelem i Judą. Ta błogosławiona nadzieja nie zawiedzie, i w miarę upływu czasu, gdy przyjście Chrystusa w cierpliwości Bożej nie nadchodziło, niektórzy z nich zasnęli. To niepokoiło ich myślą, że być może święci, którzy odeszli, ominą wszystkie błogosławieństwa i
chwały panowania Chrystusa, którymi mogliby się cieszyć ci, którzy żyli na ziemi, gdy Chrystus się objawił. Nie ma dowodu, że mieli wątpliwości co do ich wiecznego błogosławieństwa lub tego, że będą się cieszyć niebiańskimi błogosławieństwami domu Ojca, ale raczej obawiali się, że przegapią chwałę Królestwa. Apostoł Paweł wyjaśnia tę trudność w 4 rozdziale listu do Tesaloniczan, listu do Sołończyków. Najpierw uspokaja ich umysły w odniesieniu do tych, którzy zostali im już zabrani, którzy zasnęli. Nie chciałby, abyśmy byli nieświadomi o tych, którzy śpią, jak mówi 1 Tesaloniczan, 4 rozdział, 13 werset. A nie chcę, bracia, abyście wiedzieć nie mieli o tych, którzy zasnęli, żebyście się nie smucili, jak drudzy, którzy nadziei nie mają. Ci święci byli w ignorancji i niewiedzy, a smutek był wynikiem ich niewiedzy i ignorancji. Apostoł pragnie rozproszyć ich ciemność i otrzeć ich łzy. A droga, którą on obiera, jest jedynym skutecznym sposobem rozwiania chmur i zakończenia ich smutku. Co robi apostoł Paweł? Przedstawia Chrystusa. Przypomina nam, że Jezus umarł i zmartwychwstał i że Jego śmierć i zmartwychwstanie jest wielkim wzorem tych, którzy śpią. Zmartwychwstanie Chrystusa było tajemnicą i taką tajemnicą rzeczywiście będzie zmartwychwstanie Jego śpiących świętych. Tak jak wierzymy jedynemu, tak możemy wierzyć i drugiemu. Tak jak wierzymy jednemu, czyli temu, że zmartwychwstanie jest tajemnicą zmartwychwstanie Chrystusa, tak ta druga tajemnica jest dla nas pewna. Nieznani światu zostaną ponownie wzbudzeni, aby Bóg mógł przyprowadzić ich z Jezusem. O czym mówi 1 Tesaloniczan, 4 rozdział, 14 werset. Albowiem jeśli wierzymy, że Jezus umarł i zmartwychwstał, tak Bóg i tych, którzy zasnęli w Jezusie, przyprowadzi z Nim, przywiedzie z Nim. Wciąż pozostaje pytanie, jak ci zmartwychwstali święci i jak żyjący święci zostaną doprowadzeni do Pana, aby mogli przyjść z Nim? Na to pytanie apostoł kontynuuje odpowiedź w nawiasowych uwagach, wersetach od 15 do 18. Jest to mocno podkreślone w rozdziale 4 pierwszego listu do Tesaloniczan, takie uzupełnienie do tego, co przed chwilką powiedział. Gdyż sam Pan, właśnie to słowo gdyż wskazuje, że jest to uzupełnienie albo wyjaśnienie. Gdyż sam Pan przy okrzyku, przy głosie Archanioła i przy trąbie Bożej zstąpi z nieba, umarli w Chrystusie powstaną najpierw, potem my żywi, którzy pozostaniemy wespół z nimi, pochwyceni będziemy w obłokach na spotkanie Pana, na powietrze, a tak zawsze z Panem będziemy. Przetoż pocieszajcie jedni drugich tymi słowami. Jest tu wyraźnie to powiedziane. Apostoł podkreśla wagę tego fragmentu, przypominając nam szczególnie, że mówi słowem Pana, czyli że jest to słowo Pana. Wiemy, że wszystkie jego listy były natchnione, ale są prawdy o tak szczególnym znaczeniu, że przedstawia je z przypomnieniem, że przemawia przez specjalne objawienie. Prawda Ewangelii, prawda tajemnicy, wieczerzy pańskiej i w tym fragmencie prawda porwania świętych są przedstawione w ten sposób. Czytamy o tym m.in. w Galacjan 1:12. W Galacjan 1:12 jest wyraźnie powiedziane, albowiem
Ja ani jej nie wziął od człowieka, ani się jej nie nauczył, ale przez objawienie Jezusa Chrystusa. Czyli Ewangelia jest właśnie objawieniem tajemnicy Pawłowi. Także 1 Koryntian 11:23. 1 Koryntian 11:23. Jest wyraźnie powiedziane. Albowiem jam wziął od Pana to, co wam podałem, że Pan Jezus tej nocy, której był wydany, wziął chleb. Czyli nie wziął tego znikąd, skądś ważnego, se nie wydumał, tylko wziął to bezpośrednio od Pana. Efezjan 3, rozdział 3, werset. Że mi Bóg przez objawienie oznajmił tajemnicę, jak to wyżej krótko napisałem. Czyli tajemnica dotycząca właśnie Kościoła. Tego, że poganie z Żydami tworzą jedno ciało, to znaczy Kościół, który nie jest ani pogański, ani żydowski. I kolejne miejsce to jest właśnie tenże fragment z 1 Tesaloniczan. 1 Tesaloniczan, 4 rozdział, 15 werset. Bo to wam powiadamy słowem pańskim, że my, którzy żywi, pozostaniemy do przyjścia pańskiego, nie uprzedzimy tych, którzy zasnęli. Być może jest to jedyny tekst Pisma, który bezpośrednio mówi nam, jak zostaniemy zabrani do bycia z Panem. Istnieją jednak dwa inne fragmenty Pisma, do których możemy z pożytkiem odnieść się wraz ze zbadaniem tego fragmentu. I po pierwsze jest to 1 Koryntian 15 rozdział, 51-53. Oto tajemnicę wam powiadam, nie wszyscy zaśniemy, ale wszyscy przemienieni będziemy. Natychmiast w okamgnieniu na trąbę ostateczną, albowiem zatrąbi i umarli wzbudzeni będą nieskazitelni, a my będziemy przemienieni, bo musi to, co skazitelne, przeoblec się w nieskazitelność i co śmiertelne, przeoblec się w nieśmiertelność. W tym właśnie rozdziale wielkim tematem jest zmartwychwstanie. W rzeczywistości nie wspomina się o przyjściu Pana, chociaż wiemy z 1 listu do Tesaloniczan, z 1 listu do Sołończyków 4, że wydarzenia, o których mówią te wersety, będą miały miejsce podczas Jego przyjścia. Apostoł mówi, oto tajemnicę wam ukazuję. A następnie wyjawia tajemnicę. Nie wszyscy zaśniemy, ale wszyscy będziemy przemienieni. To, że przychodzimy z Panem, nie było tajemnicą, bo przecież już to mówił Henoch. I prorocy mówili o tym wielkim wydarzeniu, że Pan przyjdzie z licznymi swoimi świętymi. Więc żadna to była tajemnica w tamtym czasie. Ale żaden prorok nigdy nie wspomniał, że wielu świętych nigdy nie przejdzie przez śmierć. A to właśnie jest tej tajemnicy Pawła. To rzeczywiście była tajemnica zarezerwowana dla czasów Nowego Testamentu. Ale jeśli wszyscy nie przejdą przez śmierć, czyli nie wszyscy przejdą przez śmierć, wszystko się zmieni. Śpiący święci zostaną wskrzeszeni niezniszczalnie, a śmiertelne ciała żyjących przywdzieją się w nieśmiertelność, przywdzieją się nieśmiertelnością. Przejście nie prowadzi jednak dalej. Gdybyśmy mieli tylko to z tego fragmentu Pisma, nie wiedzielibyśmy, na jakie podobieństwo jesteśmy przemienieni, ani co by się z nami stało, gdy zostaniemy przemienieni. Jest to zatem pierwszy krok w wielkim wydarzeniu, które prowadzi do naszego bycia z Chrystusem. Wszyscy się zmienimy. Przechodząc do drugiego fragmentu Pisma, o którym wspominałem, czytamy w liście do Filipian, 3 rozdział, 20 werset.
Filipian 3:20, 21. Nasza bowiem ojczyzna w niebiosach, skąd i oczekujemy Zbawiciela Pana Jezusa Chrystusa, który przemieni poniżone ciało nasze, aby się stało podobne chwalebnemu ciału Jego, według skutecznej mocy, którą też wszystko podbić sobie może. Zatem przechodząc do tego fragmentu Pisma, czytamy, że oczekujemy Pana Jezusa Chrystusa jako Zbawiciela, który przemieni nasze ciało upokorzenia, aby było ukształtowane na podobieństwo Jego ciała chwały. Ten fragment Pisma rzuca dalsze światło na to doniosłe wydarzenie. I tutaj widzieliśmy tutaj, że list do Koryntian powiedział nam, że zostaniemy przemienieni. Ten fragment mówi nam, że zostaniemy przemienieni na podobieństwo Chrystusa, ten z Filipian. Więc jeden i drugi mówi o przemienieniu. Nie tylko będziemy moralnie podobni do Pana Jezusa Chrystusa, nie tylko moralnie będziemy podobni do Niego, ale będziemy mieli ciała chwały, jak Jego własne ciało. W świetle tego objawienia możemy zadać sobie pytanie, skąd taka niesamowita łaska? Dlaczego zbankrutowani grzesznicy, tacy jak my, będą mieli ciała upokorzenia, zmienione, ukształtowane na podobieństwo Jego, Pana Jezusa, chwalebnego ciała? My oczywiście znamy odpowiedź. Będziemy podobni do Niego, abyśmy mogli być wiecznym świadkiem wartości Jego osoby i skuteczności Jego dzieła. I tutaj warto, żebyśmy pamiętali, pomyśleli o tym biednym, zdegradowanym przestępcy na krzyżu. Możemy też pomyśleć o dumnym, nienawidzącym Chrystusa faryzeuszu Saulu z Tarsu. Możesz pomyśleć o Noem, możesz pomyśleć o Samsonie, możesz pomyśleć o Locie. Następnie przejdź myślami do nieba, a gdy w nadchodzącym dniu będziemy patrzeć na tych ludzi jako na uwielbionych świętych, nie zobaczymy zdumiewającej skuteczności dzieła Chrystusa, które usuwa wszelki ślad grzechu i umożliwia tym ludziom przemieniony na podobieństwo Chrystusa stan w oderwaniu od osoby Chrystusa. Właśnie o to chodzi, że ta skuteczność dzieła Chrystusa, które usuwa wszelki ślad grzechu umożliwiający tym ludziom przemieniony na podobieństwo Chrystusa stan, jest w połączeniu z osobą Chrystusa, więc ta chwała Pana Jezusa będzie wywyższona przez to. A to jest prawdą o tych ludziach, że oni będą tacy. Będzie prawdą o wszystkich świętych w tej rozległej scenie chwały, która nas czeka. Gdy wyjdziemy na podobieństwo Chrystusa, będzie to zgodne z bogactwem Jego łaski i ku chwale chwały, sławy Jego łaski. W ten sposób możemy też z listu do Filipian dowiedzieć się z listu do Filipian, że po zmianie staniemy się na podobieństwo Chrystusa. Ale ten fragment z Filipian 3:20 nie mówi, co się z nami stanie po tej zmianie. Po tę informację, tę dalszą prawdę, musimy wrócić do 4 rozdziału 1 listu do Tesaloniczan. Tam w wersecie 16, czyli 1 Tesaloniczan 4:16. Czytamy. Gdyż sam Pan przy okrzyku, przy głosie Archanioła i przy trąbie Bożej stąpi z nieba, a umarli w Chrystusie powstaną pierwej, potem my, żywi, którzy pozostaniemy wespół z nimi, pochwyceni będziemy w obłokach na spotkanie Pana na powietrze, a tak zawsze z Panem będziemy. Przetoż pocieszajcie jedni drugich tymi słowami. Czyli widzimy, że tutaj w tym wersecie 16 czytamy, że sam Pan zstąpi z nieba. Sam osobiście Pan. Tutaj więc mamy błogosławioną wzmiankę, że Pan przychodzi po nas.
Język jest bardzo wyraźny w tym fragmencie. Nie jest po prostu powiedziane, że Pan stąpi, ale że sam Pan stąpi. Jest to zgodne z własnymi słowami Pana Jezusa skierowanymi do Jego uczniów w Ewangelii Jana 14, rozdział 1, 3 wersety. I tam jest powiedziane, przyjdę ponownie i przyjmę was do siebie. Przyjdę ponownie i wezmę was do siebie. To jest Ewangelia Jana 14, rozdział 1, 3 wersety. Niech się nie boi serce wasze, wierzcie w Boga i we mnie wierzcie. W domu Ojca mego wiele jest mieszkań, gdyby inaczej było, to bym wam powiedział. Idę przygotować wam miejsce i gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, żebyście, gdzie ja jest i wy byli. Widzimy wyraźnie. Przyjdę ponownie i wezmę was do siebie. Nie będzie mu towarzyszył wielki zastęp jego świętych aniołów, jak wtedy, gdy przyjdzie na ziemię. Przyjdzie sam, tylko sam jeden osobiście i bez towarzystwa. Przyjdzie sam na spotkanie ze swoimi świętymi. Nawet jak w pięknym typie Izaak wyrusza samotnie wieczorem, by spotkać swoją oblubienicę, gdy ta wychodzi z jej podróży przez pustynię. I zauważmy więc, że nie jest to zejście na ziemię, jak wtedy, gdy przyjdzie 7 lat później, aby panować, aby ustanowić nowe przymierze z Izraelem i Judą, a jego stopy znów staną wtedy 7 lat po pochwyceniu na Górze Oliwnej. Naprawdę mówi, że zejdzie, ale bardzo dokładnie mówi, że jest to zejście z nieba, a nie zejście na ziemię. Nie ma wzmianki o zejściu na ziemię. Co więcej, mówi się nam, że w momencie jego przyjścia nastąpi potrójne wezwanie, okrzyk zgromadzenia, głos archanioła i trąba Boża. I z pierwszego listu do Koryntian 15 rozdział wiemy, że wezwanie Boże podnosi śpiących świętych. Głos archanioła nie sugeruje, że archanioł jest obecny lub że archanioł mówi, jak mogłoby sugerować tłumaczenie niektórych ludzi, którzy wkładają swoje myśli w tekst Pisma. Prawdziwe tłumaczenie to z okrzykiem zgromadzenia, głosem archanioła i trąbą Boga. Nie ma żadnego wskazania, żaden rodzajnik przed słowem archaniołem i trąbką. Jest to po prostu charakterystyczne dla głosu Pana. Przemawia w ten sposób głosem archanioła i może to jest głos, który przemienia żywych świętych, tak jak trąba Boża wskrzesza umarłych. Następnie z okrzykiem zgromadzenia gromadzi razem obie klasy świętych i wzywa ich do siebie. Po zebraniu Jego świętych jesteśmy razem złapani. Jakże błogosławiona jest świadomość, że w tej szczęśliwej chwili, która wkrótce nadejdzie, wszystko, co podzieliło świętych, zniknie. A upokarzające podziały, które rozdarły zgromadzenie Kościół Boży i rozproszyły lud Boży, będą całkowitą przeszłością. Wygląda na to, że na jedną krótką chwilę na scenie całej klęski jego lud będzie razem. Albowiem nie będziemy w małych grupkach lub grupach świętych, że będziemy zebrani i zabrani. Zabrawszy i zebrawszy jego świętych, jesteśmy razem złapani. Razem pochwyceni. Jakże błogosławiona jest świadomość, że w tej szczęśliwej chwili, która wkrótce nadejdzie, wszystko, co podzieliło świętych, zniknie. A upokarzające podziały, które rozdarły zgromadzenie Kościół Boży, rozproszyły lud Boży, będą w zupełnym zapomnieniu. Wygląda na to, że na jedną krótką chwilę na scenie całej klęski upadku zgromadzenia jego lud będzie razem w trakcie pochwycenia. Albowiem nie będziemy w małych grupach, nie będzie to częściowe zachwycenie przez oddziały, jak niektórzy fałszywie nauczają, że jakieś oddziały będą. I
nauczają dzisiaj, bo to jest fałszywe nauczanie, gdyż Słowo Boże mówi wyraźnie: zostaniemy pochwyceni razem. Dalej dowiadujemy się, że spotkanie odbędzie się w powietrzu. Jakże szczęśliwie kończy się to wszystko. Jak zawsze będziemy z Panem. Tak, zawsze będziemy z Panem. To Pan Jezus zgromadzi nas razem i Pan Jezus nas połączy. Nigdy więcej oddzielenia się od siebie, nigdy więcej oddzielenia od Pana. Dlatego, mówi apostoł, pocieszajcie się nawzajem tymi słowami. Tutaj mamy więc tajemnicę przyjścia Pana Jezusa, tajemnicę Jego przyjścia. Tajemne pochwycenie świętych, przez które są zabierani z ziemi na spotkanie z Chrystusem w powietrzu, aby mogli być z Nim, kiedy przyjdzie. Niemniej jednak ten wielki fragment nie wykracza poza spotkanie w powietrzu. Milczy, co się dzieje po tym cudownym spotkaniu. Wracając do pierwszych trzech wersetów Ewangelii Jana, 14 rozdział, słyszymy o dalszym etapie naszej podróży do chwały Królestwa. Tutaj Pan Jezus mówi nam, że poszedł przygotować dla nas miejsce w domu Ojca i że kiedy przyjdzie, ponownie kiedy przyjdzie, przyjmie nas do siebie. To spotkanie, które znamy z 4 rozdziału 1 listu do Tesaloniczan, odbędzie się w powietrzu. Przyjąwszy nas do siebie, zaprowadzi nas do domu Ojca. Jak to błogosławieństwo mówi, abyście gdzie ja jestem i tam i wy byli. Prowadzi nas drogą życia, którą On sam kroczył, a która prowadzi do pełni radości i przyjemności na zawsze w domu Ojca. I ostatni etap na ścieżce do chwały nastąpi, gdy Chrystus przyjdzie, aby zapanować i zaprowadzić na ziemi nowe przymierze z Izraelem i Judą. Przy Jego pierwszym przyjściu przyszedł w upokorzeniu i w okolicznościach słabości. Przy Jego powtórnym przyjściu niebiosa otworzą się i przyjdzie jako Król Królów i Pan Panów. Jako Król Królów i Pan Panów. Jego potężni aniołowie będą mu towarzyszyć, wojska w niebie pójdą za nim i spełni się proroctwo Henocha. Oto Pan przychodzi z dziesiątkami tysięcy swoich świętych. To są etapy na naszej drodze do chwały. Najpierw spotkanie z Panem w powietrzu, potem przejść do radości domu Ojca, wreszcie wyjść z Chrystusem, aby dzielić Jego królestwo i Jego tron. Oto błogosławiona nadzieja, która leży przed nami. Radość obecności Pana, pełnia domu Ojca i chwała wiecznego Królestwa. Możemy dodać, że w tej wielkiej wieczności jest wieczny stan w nowym niebie i nowej ziemi, gdzie Bóg będzie wszystkim we wszystkich. Widząc więc, że czekamy na te nadchodzące chwały, możemy śmiało powiedzieć, jakimiż wy powinniście być we wszelkiej świętej rozmowie i pobożności, oczekując i śpiesząc się na przyjście Dnia Bożego. Jest to bardzo ważne, żeby rozumieć, że właśnie to jest to oczekiwanie objawienia chwały Synów Bożych, na które oczekuje stworzenie Boże i dlatego nie ma miejsca na teorię o utracalności zbawienia, gdyż wtedy ten cały plan byłby nie do zrealizowania, gdyż my jako ludzie na pewno byśmy zawiedli, więc tutaj tego elementu opartego o ludzi nie ma. I to jest bardzo ważne, żeby rozumieć, bo my jako ludzie nieraz już udowodniliśmy, że jesteśmy tymi, którzy ulegają degradacji. Człowiek ulega degradacji i człowieka korupcja i przemoc, jaką stosujemy, mamy opisane m.in. w pierwszej Mojżeszowej, 6 rozdział, wersety od 1 do 7. Nie minęło wiele czasu, zanim ludzkość bardzo się rozmnożyła na ziemi, a wraz z nią mnożyły się straszliwe skutki grzechu. Jest to podkreślone w zepsutej mieszaninie synów Bożych z córkami ludzkimi. Dzisiaj tak samo chrześcijanie wierzący w Pana Jezusa biorą sobie córki ludzkie, czyli synowie Boży, a więc zbawieni chrześcijanie biorą sobie
osoby niezbawione na współmałżonków i płodzą z nimi jakieś potomstwo, które generalnie ni pies, ni wydra, ani wierzący, ani niewierzący. Jest to bardzo smutny stan. Widzieliśmy w rodzaju, czyli pierwszej Mojżeszowej, 5 rozdział, że linia Seta przynajmniej w pewnej mierze zachowała podobieństwo do Boga, dlatego tam tych wierzących nazywa się synami Bożymi. Byli oddzieleni od zła, które dominowało w linii Kaina. Tak więc dzisiaj, wychodząc spośród bezbożnych i będąc oddzielonymi, wierzący chrześcijanie zajmują miejsce, gdzie Bóg mówi o nich: będziecie moimi synami i córkami. I mówi o tym 2 Koryntian 6,17. 2 Koryntian 6,17 mówi o tym, że chrześcijanie są synami Bożymi. Przetoż wyjdźcie spośród nich i odłączcie się, mówi Pan, i nieczystego się nie dotykajcie, a ja przyjmę was i będę wam jako ojciec, a wy będziecie mi jako synowie i córki, mówi Pan Wszechmogący. Jednoznacznie widać, kto jest synem Bożym, ten, kto oddziela się od zła dominującego na ziemi. Niestety, ci z linii Seta dali się uwieść atrakcyjności kobiet z linii Kaina i wzięli za żony tak, jak chciały. I tak samo jest i dzisiaj, gdy wierzący poślubia osobę niewierzącą. Przyniesie to smutne skutki, ponieważ Bóg wyraźnie tego zabronił. Niektórzy przypuszczali, że tak zwani synowie Boży byli tak zwanymi upadłymi aniołami. Już to wykazaliśmy, że to było niemożliwe. Łącząc to m.in. z Hiobem 1,6, gdzie ich zdaniem aniołowie są według tej błędnej opinii nazywani synami Bożymi. Hioba 1,6, Księga Hioba, 1 rozdział. Szósty werset. Otóż zdarzyło się pewnego dnia, że przybyli synowie Boży, aby się stawić przed Panem, a wśród nich przybył też i szatan. I to się powtarza później. I zdarzyło się pewnego dnia, to jest 2:1, że przybyli synowie Boży, aby się stawić przed Panem, wśród nich przybył też i szatan, aby się stawić przed Panem. Komentarz między innymi Spurgeona Charlesa umiejscawia to na ziemi i porównuje to z typowym niedzielnym zgromadzeniem. Też jesteśmy zgromadzeni wokół Pana Jezusa, aby się stawić przed Panem, i wśród nas też jest szatan lub jakiś wróg Boży. Nawet apostoł Piotr był nazwany szatanem, gdy mimo tego, że był w gronie uczniów, wypowiedział wspaniałe słowa i powiedział, że Ty jesteś Chrystusem. Czytamy o tym Mateusza, 16 rozdział. 16 rozdział Mateusza. Rzekł im: a wy za kogo mnie poczytujecie? A odpowiedział Szymon Piotr. Rzekł: Ty jesteś Chrystus, Syn Boga Żywego. I odpowiadając Jezus rzekł mu: błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jonasza, bo nie ciało i krew objawiły ci to, ale Ojciec mój, który jest w niebiesiech. A ja ci też powiadam, że ty jesteś kamyk i na tej opoce zbuduję kościół mój, a bramy piekielne nie przemogą go, i dam ci klucze Królestwa Niebieskiego, i cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebiesiech, i cokolwiek rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebiesiech. I chwilę później jest: odtąd począł Jezus wykazywać uczniom swoim, iż musi pójść do Jerozolimy i wiele ucierpieć od starszych i od przedniejszych kapłanów i od uczonych w piśmie, i być zabitym, i trzeciego dnia zmartwychwstać. I wziąwszy go Piotr na stronę, począł go upominać, mówiąc: zmiłuj się nad samym sobą, Panie, nie przyjdzie to na cię. A on, obróciwszy się, rzekł Piotrowi: idź precz ode mnie, szatanie. Czyli widzimy,
wzniosła rzecz, był między uczniami Pan Jezus, synowie Boży, wierzący w Pana Jezusa, stawili się, aby postawić się przed Panem. Padają tam też wspaniałe słowa, a ja Ci też mówię, że Ty jesteś kamieniem, z jakich na tej skale chcę zbudować moje zgromadzenie, a bramy piekielne nie przemogą go. I mimo to chwilę później jest Piotra wypowiedź, która jest zupełnie nazwana, że on jest szatanem. Więc to, że szatan jest między synami Bożymi, to jest normalne. Szatan między synami Bożymi, taki tytuł ma zresztą to kazanie Spurgeona, Charlesa Spurgeona, gdzie on mówi właśnie o tym, że to zgromadzenie z Hioba 1:6 było na ziemi. I teraz, jeżeli weźmiemy pod uwagę każde zgromadzenie, to diabeł zawsze szuka między dziećmi Bożymi, żeby włożyć swoje 5 groszy. On nie musi się zajmować światem. I ludzie częściej są w Piśmie Świętym nazywani synami Bożymi niż aniołowie. W zasadzie ja nie znam ani jednego miejsca, gdzie by anioł był nazwany synem Bożym. Poza tym aniołowie są bezpłciowi, o czym czytamy w Mateusza 22:30. Mateusz 22:30. Albowiem przy zmartwychwstaniu ani się żenić, ani za mąż wychodzić nie będą, ale będą jak aniołowie Boży w niebie. Czyli widać, że nie będzie tutaj możliwości, żeby anioł miał jakąkolwiek płeć. Jest przecież duchem, nie ma płci. I też nie mają ciał, są duchami, o czym mówi Hebrajczyków, pierwszy rozdział. Hebrajczyków. Pierwszy rozdział, 13 werset. A do kogóż kiedy z aniołów rzekł, siądź po prawicy mojej, dopóki nie położę nieprzyjaciół twoich pod nóżkiem nóg twoich? Czy nie wszyscy są duchami służebnymi posyłanymi na posługę z powodu tych, którzy mają odziedziczyć zbawienie? Jest to wyraźnie tutaj widoczne. Jest nie do pomyślenia, żeby Bóg stworzył specjalne ciała dla upadłych aniołów, aby mogli bezbożnie wykorzystywać kobiety. Ale ta sprawa jest jasno rozstrzygnięta przez Słowo Boże w wersecie 3, 6 rozdziału 1 Mojżeszowej. Jest tam powiedziane, Pan powiedział, mój duch nie zawsze będzie walczył z człowiekiem, bo on też jest ciałem. Oczywiste jest, że synowie Boży byli tutaj odpowiedzialnymi stronami. To oni brali żony, a nie żony, które je brały. Dlatego Bóg nazywa synów Bożych ludźmi, podkreślając również, że są ciałem, a nie duchem, jak aniołowie. Tak wcześnie w historii wydarzenie to jest uroczystym ostrzeżeniem dla wierzących przed jarzmem z niewierzącymi. Takie mikstury są często silnie cenzurowane zarówno w Starym Testamencie, jak i w Nowym. Na przykład Ezdrasza, 9 rozdział 1:4. Ezdrasza, 9 rozdział 1:4. Gdy to zakończono, przystąpili do mnie naczelnicy i rzekli, lud izraelski oraz kapłani i lewici nie stronili od ludów tych ziem, jak też od obrzydliwości Kananejczyków, Hetejczyków, Peryzyjczyków, Jebuzejczyków, Amonitów, Moabitów, Egipcjan i Amorejczyków. Brali bowiem ich córki za żony dla siebie i dla swoich synów, tak, że święte potomstwo zmieszało się z ludami tych ziem, a w tym wiarołomstwie przeszodowali naczelnicy i przełożeni. Gdy usłyszałem te słowa, rozdarłem swoją szatę i płaszcz i rwałem włosy ze swojej głowy i brody i usiadłem przybity. Wtedy zgromadzili się wokoło mnie wszyscy, którzy przerazili się słowami groźby Boga Izraelskiego z powodu wiarołomstwa tych, którzy powrócili z niewoli, ale ja siedziałem przybity aż do wieczornej ofiary. Wyraźnie jest powiedziane święte potomstwo, tak? Czyli mimo, że oni osobiście byli niewierzący, byli zaliczeni do świętego potomstwa. A drugi list do Koryntian, 6 rozdział, 14 werset. Drugi list do Koryntian, 6 rozdział, 14 werset.
Nie ciągnijcie cudzego jarzma z niewiernymi, bo cóż za wspólność sprawiedliwości z nieprawością i co wspólnego między światłością i ciemnością? Jakaż zgoda między Chrystusem i Belialem? Albo co za dział wiernego z niewiernym? Jakaż zgoda między świątynią Bożą a bałwanami? Wyście bowiem świątynią Boga żywego, jak powiedział Bóg. Zamieszkam w nich i będę się przechadzał w nich i będę Bogiem ich, a oni będą ludem moim. Przetoż wyjdźcie spośród nich i odłączcie się, mówi Pan, i nieczystego się nie dotykajcie, a ja przyjmę was. I będę wam jako ojciec, a wy będziecie mi jako synowie i córki, mówi Pan Wszechmogący. Bóg przez swojego świętego ducha walczył z ludźmi przeciwko ich rozmyślnemu grzechowi, ale jego cierpliwość dobiegła końca. Chociaż ewidentnie pozwoli im na kolejne 120 lat, zanim zniszczy cywilizację. Pierwsza Mojżeszowa, 5 rozdział, 32 werset, mówi, że Noe ma 500 lat. Pierwsza Mojżeszowa, 5 rozdział, 32 werset. A Noe miał 500 lat, gdy zrodził Sema, Hama i Jafeta. Więc wydaje się, że Bóg przemówił tak, jak w 1 Mojżeszowej 6, wersecie 3, czyli 1 Mojżeszowa 6, 3. I rzekł Pan, nie będzie przebywał duch mój w człowieku na zawsze, gdyż jest on tylko ciałem, będzie więc życie jego trwać 120 lat. Czyli 500 plus 120, to by było zanim synowie Boży, czyli 20 lat przed tym, jak Noe miał 500 lat, to się ta wypowiedź padła. Zanim synowie Boży wzięli za żony córki ludzkie, na ziemi byli giganci. Nic nie wskazuje na to, dlaczego ludzie stali się olbrzymami. Mówi o tym 1 Mojżeszowa 6:4. A w owych czasach, również i potem, gdy synowie Boże obcowali z córkami ludzkimi, byli na ziemi olbrzymi, których im one rodziły. To są mocarze, którzy z dawien dawna byli sławni. Nic nie wskazuje na to, dlaczego ludzie stali się olbrzymami, ale generalnie w Piśmie Świętym olbrzymy są związane z niewiarą. Tak zawsze jest, że olbrzym równa się niewiara. Duchowa lekcja z tego jest taka, że niewierzący aspirują do bycia wielkimi i wybitnymi, ale olbrzym jest nienormalną potwornością. Następnie czytamy o potomstwie synów Bożych i córkach człowieczych, którzy stali się mocnymi mężami sławnymi. Zauważyć należy, że nadal są ludźmi, a nie aniołami. Jeśli wierzący poślubia niewierzącego, to wierzący jest odpowiedzialny za zło, a nie niewierzący. Zawsze tak jest, że to wierzący jest odpowiedzialny za zło, a nie niewierzący. Ale wierzący wykorzystuje w ten sposób swoje liczne przywileje i korzyści w niewierny sposób. Niewierzący partner czerpie z nich przewagę, nie narodziwszy się ponownie, a rezultatem jest to, że ich dzieci stają się prominentne i wpływowe na świecie. W rzeczywistości sam wierzący, jeśli używa swoich chrześcijańskich zdolności dla świata, może stać się wielkim na świecie, ale nie jest wierny swemu Panu wtedy. Tak więc ta mieszanka przynosi materialne korzyści światu, ale Pan jest pozbawiony honoru, który należy do Niego. Jest to wielka niegodziwość w oczach Pana, ponieważ jest podstawą wszelkiego innego rodzaju zła. Ludzie chcą teraz tego, czego chcą. To znaczy widzą możliwości materialnego dobrobytu, a Bóg jest spokojnie ignorowany przez nich. Każda intencja myśli ich serc była nieustannie zła. Linia Seta stała się tak samo niezależna i bezduszna jak linia Kaina. Sam Set był bez wątpienia wierzącym, ale do tego czasu jego potomstwo stało się niewierne.
Z pewnością Bóg wiedział od wieczności, że człowiek tak bardzo zepsuje samego siebie, jednak w 1 Mojżesza, rozdział 6, wersecie 6, mówi się, że żałował, iż stworzył człowieka na ziemi. 1 Mojżeszowa 6, 6. Jest wyraźnie powiedziane, że żałuje, że stworzył człowieka na ziemi. Żałował Pan, że uczynił człowieka na ziemi i bolał nad tym w sercu swoim. To z pewnością wskazuje na głębię smutku, jaki odczuwa Bóg, rozważając grzech ludzkości. Z jednej strony wielką mądrość i moc Boga widać w Jego stworzeniu, a także w Jego cudownym dziele uzdrowienia po upadku człowieka, ale z drugiej strony widzimy realność uczuć Jego serca w odniesieniu do Jego stworzeń, które dobrowolnie wybierają bunt przeciwko Niemu. Chociaż Bóg jest absolutnie suwerenny, człowiek jest poważnie odpowiedzialny i musi odczuć skutki swego rozmyślnego grzechu. W ten sposób Bóg zarządził, że wymarze człowieka z powierzchni ziemi. A jednak zwierzęta pełzające, stworzenia i ptaki są objęte tym straszliwym zniszczeniem również, ponieważ grzech człowieka objął resztę ziemskiego stworzenia. Ludzie mogą powiedzieć, że kiedy grzeszą, to tylko oni sami ucierpieli, ale grzech człowieka zawsze dotyka także innych, nawet nierozumnych stworzeń. I doszliśmy do bardzo ważnego i mocno zaznaczonego podziału, właśnie który widzimy w tej księdze. Henoch zniknął ze sceny, jego wędrówka jako obcego na tej ziemi zakończyła się jego przeniesieniem do nieba, tak jak widzieliśmy, też będzie to w przypadku wierzących, którzy uwierzyli w Pana Jezusa z pochwyceniem. I Henoch został zabrany, zanim ludzkie zło wzrosło ponad głowy, a zatem zanim został wylany sąd Boży. Jak mały wpływ miało jego chodzenie i tłumaczenie światu, widać w pierwszych dwóch wersetach rozdziału 6, że stało się, gdy ludzie zaczęli się rozmnażać na powierzchni ziemi i urodziły im się córki, że synowie Boży widzieli, że córki ludzkie są piękne, i wzięli sobie za żony wszystkie, które sobie wybrali. Mieszanie tego, co jest z Boga, z tym, co jest z człowieka, jest szczególną formą zła i bardzo skutecznym motorem w ręku szatana, który szpeci świadectwo Chrystusa na ziemi. To mieszanie może często przybierać wygląd czegoś bardzo pożądanego. Często może wyglądać jak szersze po prostu promulgowanie, ogłaszanie tego, co pochodzi od Boga, pełniejsze i bardziej energiczne szerzenie boskiego wpływu, coś, z czego należy się w cudzysłowiu radować, a nie ubolewać. Ale nasz osąd w tej sprawie będzie zależał całkowicie od punktu widzenia, z którego jest dana sprawa rozważana. Jeśli spojrzymy na to w świetle Bożej obecności, nie możemy sobie wyobrazić, że zyskuje się korzyść, gdy lud Boży miesza się z dziećmi tego świata, lub gdy prawda Boża jest skażona ludzką domieszką. Nie taka jest boska metoda głoszenia prawdy, która służy interesom tych, którzy powinni zajmować miejsce Jego świadków na ziemi. Oddzielenie od wszelkiego zła jest zasadą Boga, a tej zasady nigdy nie można naruszyć bez poważnego uszkodzenia prawdy. W odpowiadaniu, które mamy tutaj w 1 Mojżeszowej 6 rozdział, widzimy, że zjednoczenie synów Bożych z córkami ludzkimi doprowadziło do najbardziej katastrofalnych konsekwencji. Prawdą jest, że owoc tego związku wydawał się niezmiernie sprawiedliwy w ocenie człowieka. Jak czytamy, stali się oni sami mocarzami, którzy byli dawno i mężami, i sławnymi, jednak sąd Boży był zupełnie inny. Nie widzi on tak, jak widzi człowiek. Jego myśli nie są takie, jak nasze. Bóg widział, że niegodziwość człowieka była wielka na ziemi i że wszelkie wyobrażenia myśli jego serca były ustawicznie złe. Taki był stan człowieka przed Bogiem. Tylko zło, zło ustawiczne. Tyle o zmieszaniu świętości z profanum.
Tak musi być zawsze. Jeśli święte nasienie nie zachowa swojej czystości, wszystko musi zostać utracone. Jeśli chodzi o świadectwo na ziemi, pierwszym wysiłkiem szatana było udaremnienie Bożego zamiaru przez uśmiercanie świętego nasienia, a kiedy to się nie powiodło, starał się osiągnąć swój koniec przez zepsucie go. Teraz nadszedł najgłębszy moment, kiedy powinniśmy się zastanowić i zrozumieć cel, charakter i rezultat tego zjednoczenia synów Bożych i córek ludzkich. W dzisiejszych czasach istnieje wiele niebezpieczeństw kompromitowania prawdy na rzecz zjednoczenia. Należy przed tym się starannie pilnować i strzec. Nie można osiągnąć jedności kosztem prawdy. I właśnie niestety dlatego jest rozpowszechniona fałszywa nauka, jakoby synowie Boży byli aniołami po to, żeby szerzyć ekumenizm. Jeżeli ktoś szerzy takie poglądy, że ci synowie Boży są aniołami, a nie ludźmi, nie zdziw się, jak chwilę później od niego usłyszysz, że powinniśmy złączyć wszystkie religie razem w ramach chrześcijaństwa, katolicyzm z prawosławiem i z protestantyzmem, z buddyzmem, hinduizmem i zielonoświątkostwem, mormonizmem i tak dalej. Bo to jest konsekwencja, po to się neutralizuje ten fragment. Bo jeśli ci synowie Boży, tak jak uczy Słowo Boże, są to ludzie, to wtedy mamy stąd lekcję, żeby właśnie nie łączyć się w ekumeniczne związki. I dlatego diabeł też to atakuje. Z jednej strony chce atakować rodzinę, a z drugiej strony chce atakować odseparowanie chrześcijan od ekumenicznego bałaganu. I nie można osiągnąć jedności kosztem prawdy. Motto prawdziwego chrześcijanina powinno zawsze brzmieć: zachować prawdę za wszelką cenę. Jeśli w ten sposób można promować zjednoczenie, tym lepiej, ale zachowuj prawdę. Przeciwnie, może być ogłoszona zasada celowości. I ta zasada celowości jest fałszywa. I ta zasada celowości czy użyteczności to jest taka, że i tutaj powiem niezgodnie z prawdą, ale cytując tą zasadę celowości, która mówi, że należy promować zjednoczenie za wszelką cenę, jeśli można również zachować prawdę, tym lepiej, ale popieraj jedność za wszelką cenę. I to jest fałszywe podejście. Ta zasada może być urzeczywistniona jedynie kosztem wszystkiego, co boskie na drodze świadectwa. Nie może być oczywiście żadnego prawdziwego świadectwa tam, gdzie traci się prawdę i stąd w przypadku świata przedpotopowego widzimy, że nieświęte zjednoczenie między świętym a profanum, między tym, co boskie, a tym, co ludzkie, między tym, co było po prostu związane z wierzącymi ludźmi, a niewierzącymi, skutkowało jedynie sprowadzeniem zła, a następnie Bożego wyroku, który to Boży wyrok został wylany. Powinniśmy zawsze pamiętać, że mądrość, która jest z góry, jest najpierw czysta, a potem spokojna, jak mówi list Jakuba 3, rozdział 17, werset. List Jakuba, 3 rozdział, 17 werset. Ale mądrość, która jest z góry, naprzód jest czysta, potem spokojna, łagodna, posłuszna, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, bezstronna i nieobłudna. Czyli widzimy, że naprzód jest czysta. Mądrość, która pochodzi z dołu, stawia spokojny na pierwszym miejscu i dlatego nigdy nie może być czysta. Pan powiedział wyraźnie: zniszczę człowieka, nic mniej by nic nie dało. Musi nastąpić całkowite zniszczenie tego, co zepsuło Bożą drogę na ziemi. Potężni ludzie i sławni ludzie muszą zostać zmieceni, bez różnicy. Wszelkie ciało musi być odłożone na bok, jako całkowicie nieodpowiednie dla Boga. Koniec wszelkiego ciała jest przede mną. To nie był tylko koniec jakiegoś ciała, nie. To wszystko było skorumpowane w oczach Jahwech. Wszystko nieodwracalnie złe został wypróbowany i uznany za brak. Pan zapowiada swoje lekarstwo Noemu tymi słowami: uczyń sobie
arkę. Ale kto to był Noe? Noe był grzesznikiem, nie był w niczym lepszy od innych. Jest wyraźnie napisane, że dopiero jak znalazł łaskę w oczach Pana, to w wyniku tego został uratowany. Łaski potrzebuje zły człowiek. Zły człowiek potrzebuje łaski. Dobry człowiek nie potrzebuje żadnej łaski. Nie było ani jednego sprawiedliwego, bo jeśli by był, to nie byłoby potopu. Byłoby wezwanie, naśladujcie tego jednego. Ale nie było ani jednego. I do tego poprawa Noego była chwilowa. Ona nastąpiła po tym, jak znalazł łaskę w oczach Pana, wtedy zaczął być sprawiedliwy między swoim pokoleniem. Po potopie widzimy, jak obyczaje sprzed potopu, upijanie się, alkoholizowanie i przeklinanie niewinnych członków rodziny znowu stały się aktywnością tego grzesznika Noego. W niczym lepszy, ale znalazł łaskę, niezasłużoną niczym życzliwość. Powinien był zginąć w wodach potopu i trafić w ogień piekła, na które w pełni zasłużył, jak każdy inny grzesznik. Ale znalazł łaskę w oczach Pana i całkowicie niezasłużenie został uratowany na podstawie łaski, a nie własnych zasług. W ten sposób Noe został wprowadzony w posiadanie Bożych myśli o otaczającej go scenie. Skutkiem Słowa Bożego było odsłonięcie korzeni tego wszystkiego, na czym może spocząć ludzkie oko, z samozadowoleniem i pychą. Ludzkie serce może puchnąć z dumy, a piersi falować ze wzruszenia, gdy oko spływa po olśniewających szeregach ludzi sztuki, ludzi zręcznych, mężów mocy, mężów sławy. Albowiem wszyscy jesteście synami Bożymi przez wiarę w Jezusa Chrystusa i dlatego mamy tą pewność, że zbawienie jest nieutracalne, bo te lekcje pokazują wyraźnie, że gdyby była jakakolwiek rzecz oparta na człowieku, to my jako ludzie zawiedziemy i całkowicie popadniemy w ruinę i nikt nie byłby zbawiony. Gdyby zbawienie było utracalne, każdy natychmiast by je utracił. Ale jako synowie Boży, tak samo jak mężczyzna i kobieta płodzą dziecko, wystarczy, że raz spłodzą i ono się potem rodzi i jest dzieckiem. To nie jest tak, że muszą je płodzić co tydzień, co dwa tygodnie je płodzić i aż do 18 roku życia ciągle je płodzić, żeby do dorosłego stanu doszło. Nie, wystarczy raz spłodzić, zrodzić i jest syn człowieczy. Podobnie jest z Synem Bożym. Jeżeli ktoś uwierzy w Pana Jezusa, jeżeli ktoś uwierzy, od razu jest synem. Na zawsze już jest Synem Bożym. Tego się nie da w żaden sposób zachwiać. Zbawienie jest nieutracalne. To jest raz zbawiony, jest na zawsze zbawiony. Stworzenie z tęsknotą oczekuje objawienia Synów Bożych, bo teraz jeszcze ci Synowie Boży nie są objawieni. Jesteśmy zawiązani, powiązani w różnego rodzaju aktywności, które nie pokazują pełni, ale potem będzie na to czas i Rzymian 8:19 mówi, że stworzenie z tęsknotą oczekuje objawienia Synów Bożych. I także jest wyraźnie powiedziane, że chrześcijanie, którzy uznani są godnymi dostąpienia tamtego świata i zmartwychwstania, są właśnie Synami Bożymi. I to mówi Łukasz 20:36, ci, którzy zostają uznani za godnych dostąpienia tamtego świata i zmartwychwstania, czyli jak już będziemy po pochwyceniu w nowych ciałach, ani się nie żenią, ani za mąż nie wychodzą, wtedy jesteśmy już w niebie. Gdyż już nie mogą umrzeć, są bowiem równi aniołom, a jako uczestnicy zmartwychwstania są synami Bożymi. Czyli po zmartwychwstaniu, po pochwyceniu będziemy uznani za pełnowartościowych dziedziców tego wszystkiego, nie będzie wtedy już płci, nie będzie już wtedy tych wszystkich zmagań. Natomiast jest wyraźnie powiedziane, że jako uczestnicy Synami Bożymi jesteśmy Synami Bożymi, jako uczestnicy zmartwychwstania. Jako uczestnicy zmartwychwstania jesteśmy Synami Bożymi. Łukasz 20:36. I także Jana 1 rozdział 12 werset. Tym, którzy Go przyjęli, dał prawo stać się Synami Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego, którzy oprócz narodzin, według ciała, również narodzili się z Boga. Darowane nam zostały drogie i największe obietnice,
abyście przez nie stali się uczestnikami boskiej natury. No i tak jak Pan Jezus obiecał w 16 rozdziale Mateusza, 18 werset, powiedział Piotrowi: a ja Ci też mówię, że Ty jesteś kamieniem, z jakich na tej skale chcę zbudować moje zgromadzenie, a bramy piekielne go nie przemogą. I tak jest, zbawienie jest nieutracalne choćby z tego samego słowa, że ja Ci też mówię, że Ty jesteś kamieniem, z jakich na tej skale chcę zbudować moje zgromadzenie, a bramy piekielne go nie przemogą. Mateusza 16, rozdział 18, werset. I to jest fakt. Bóg zachowa swoich. Był to 53 odcinek, część 53. Tutaj mówiliśmy o tym, że zbawienie jest nieutracalne, bo wszyscy chrześcijanie są synami Bożymi przez wiarę w Jezusa Chrystusa. I to jest rzecz niezbywalna, jest to rzecz nieutracalna, jest to fundament, a jest to tak przez mądrość Bożą wykonane, bo gdyby cokolwiek oparte było na ludziach, to już synowie Boży przez całe wieki, zapis Biblii to pokazuje, zawiedli tyle razy. Dlatego jest objawiona Ewangelia łaski Bożej, gdzie to pokazuje, że to jest na podstawie doskonałej ofiary Pana Jezusa Chrystusa, niezależnie od uczynków synów Bożych. Synowie Boży niestety przez całe wieki udowadniali, że potrafią upadać i upadają. Dlatego na nich nie można oprzeć zbawienia. Zbawienie jest oparte tylko i wyłącznie na jedynym Panu Jezusie Chrystusie, który jest jedynym wyjątkowym Synem Bożym, który jest pierworodnym między wielu braćmi. Dziękuję Państwu za uwagę. Była to 53. część serii Bóg zachowa swoich. Zbawienie jest nieutracalne, bo wszyscy chrześcijanie są synami Bożymi przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Z Bogiem.